Szanowni Państwo, to jest smutny dzień dla polskiej demokracji. Jeszcze nigdy w tej Izbie nikt z opozycji nie okazywał takiej pogardy dla polskiego rządu jak wy. Z mównicy polskiego parlamentu, z polskiego Sejmu, szef największej partii opozycyjnej, która jeszcze niedawno, kilka miesięcy temu, brała odpowiedzialność za Polskę. A może to nie była odpowiedzialność? A może była to gra interesów na czyjąś korzyść? Mówicie o wstydzie? To spójrzcie w oczy tym rodzinom, które jeszcze do niedawna płakały, bo ich dzieci były odbierane tylko dlatego, że nie było ich stać na to, żeby tym dzieciom kupić żywność. Mówicie o wstydzie? Jedźcie do górników, do Jastrzębia. Wytłumaczcie się, dlaczego do nich strzelaliście, jak manifestowali. Mówicie o wstydzie. To spójrzcie w oczy polskim stoczniowcom, których miejsca pracy zostały zlikwidowane. Suwerenność. Trudne słowo, ale piękne słowo. Nie macie suwerenności w sercach. Możecie wychodzić tutaj na mównicę i obrażać mnie. Możecie mówić różne rzeczy, ale nigdy nie zmusicie mnie do tego, żebym się wyrzekła polskiej suwerenności w imię poprawności politycznej. Co proponujecie Polakom? Jakiej Unii Europejskiej chcecie? Unii, w której decyzje będą zapadały tylko w jednym miejscu? W którym będą się liczyły interesy tylko tych, którzy potrafią je narzucić innym? Czy chcecie Unii Europejskiej, w którym jest szacunek i zachowana godność każdego? Zastanówcie się nad tym wszystkim, bo przede wszystkim, poza tym, że jesteście posłami, że otrzymaliście mandat od polskich obywateli, jesteście Polkami i Polakami. Pamiętajcie o tym.